Zapraszam dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Witam Cię w Dzieciandii. W tej audycji usłyszysz nasze rodzinne pogaduchy o śnie. Ponadto posłuchasz również bajkowiska, czyli opowiadania napisanego na potrzeby tego właśnie podcastu pod tytułem Labirynt. A przy okazji wspólnie odkryjemy kolejną część uniwersum Dzieciandii. Cała nasza rodzinka serdecznie Cię zaprasza. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Cześć! Dobry, Haniu. Dzień dobry. A dzień dobry. Byłaś w fajnej krainie? Pamiętam. O, kocham cię. Ciebie też. Dlaczego idziemy spać? Bo potrzebujemy. A dlaczego potrzebujemy? Bo jakbyśmy nie spali, to potem my... Będziemy bardzo zmęczeni? No, będziemy bardzo zmęczeni, chciałam to powiedzieć. No dobra, czyli właśnie dzisiaj porozmawiamy o... Co to było? Dzisiaj porozmawiamy o śnie, czyli o tym, dlaczego nasze ciało zasypia i jakie mamy sny. I to jest temat bardzo, ale to bardzo szeroki. Oj tak, do tego skomplikowany, ale postaramy się wytłumaczyć go w jak najprostszy sposób. Tata, co by się stało, gdybyśmy nie poszli spać przez długi czas? Ja to sprawdziłem w internecie i wiem już teraz, że nie wpłynęłoby to na nas korzystnie. Najdłuższy udokumentowany czas bez snu wynosi 11 dni i 24 minuty. Jednakże tak długi okres wpływa bardzo niekorzystnie na ludzki organizm. Pierwsze objawy niedoboru snu pojawiają się już po 24 godzinach. A jakie to są te objawy? Krótko mówiąc, jeśli nie będziemy spać, to doprowadzimy do zaburzeń naszego układu immunologicznego, a to oznacza tyle, że będziemy podatni na choroby. Będziemy zmęczeni, będziemy drażliwi i niestety brak snu może zakończyć się śmiercią. Tak, często widać takie objawy nadwrażliwości u dzieci, jak rano wstają, tak? I są niedospane. Bardzo często, jak byłyście malutkie, mówiłam wam rano, że położymy się i dośpimy. W sensie, że wy dośpicie, tak? A tak? Naprawdę dzisiaj też nie dospałam. No, dzisiaj nie dospałaś, wczoraj też chyba nie dospałaś. No. Bo wczoraj też ci mówiłam, ha, może iść na górę i się połóż i dośpij troszeczkę, bo za wcześnie wstałaś, co? No. A małe wybudzone dzieci płaczą i tulą się. Cokolwiek mama czy tata zrobi albo powie... to płacz. I wtedy po prostu muszą iść i dospać. I tulić się tak jak Hania teraz i do mamy. I tulić się, tak. Bo ludzki organizm to taki komputer, który trzeba wyłączyć i zresetować raz na kilka, no dobra, na kilkanaście godzin. Tak, taki reset, jak to się mówi, z języka komputerowego. Zrestartować. Czasem ja mam, że jak zamykam oczy z nocy i jak otworzę je znowu, bo coś mi zrobiło się źle, to potem jest dzień. Nie wiem, dlaczego mi jest tak czasem. Że ta noc szybko tak mija? No, nie wiem, dlaczego. To jest niesamowite uczucie. Nie lubię tego, bo ja lubię pospać sobie. Wszyscy tak mamy czasami. No właśnie, tak działamy my, ludzie. A czy generalnie lubicie spać? Hania, lubisz spać? To znaczy tak. Lubisz? A tata lubi spać? No ja uwielbiam spać. No to tak jak ja i myślę, że Tosia, chociaż jej dzisiaj z nami nie ma, też by powiedziała, że uwielbia spać. Tosia uwielbia, ale no. Uwielbia spać. Lubi kłaść się późno, ale jak zaśnie, to już śpi. Tak. Tata, ty tylko spasz do pierwszego zapachu kawy. Tak, tata tak śpi do pierwszego zapachu kawy. Ja też bardzo lubię spać. Wszyscy lubimy spać. I tak jak powiedziałyśmy wcześniej, nie lubię jak ta noc mija zbyt szybko. Lubię delektować się snem i nocą. Wtedy wszystko, to co jest niemożliwe w normalnym życiu, staje się dostępne w tej wyśnionej krainie.
możemy spotkać i porozmawiać z osobami, których już nie ma obok nas. Nasz mózg jest jak komputer, tak? Posiada pliki z danymi i z kośćmi pamięci, tak? Tak. O czym śnisz? Jakie masz sny, Haniu? Nie pamiętasz? Nie pamiętam. Mm, o, tak to już to jest. To też właśnie o tym zaraz wspomnimy. Moje sny generalnie są bardzo miłe. Lubię swoją senną krainę, tak? Ale nie wiem, ale zapomniałam. Ale wiesz, jaki właśnie mam problem? Właśnie mam ten problem, że czasami jak się przebudzę, to zapominam, o czym śniłam. Też tak macie? No oczywiście. To nie jest problem, tylko musisz inny sen. Ale dlaczego tak jest? No dlaczego zapominamy o tym, o czym śniliśmy, a gdzie te sny są bardzo miłe? Bo trzeba zająć się dniem dzisiejszym, tą chwilą. Ale dlaczego o koszmarach nie zapominamy, co? No. Bo my się lubimy bać i nie lubimy się właśnie. Bać. Ja kiedyś miałam taki notatnik i długopis koło łóżka i zapisywałam wszystkie swoje sny. Bo kiedyś to miałam taki etap w życiu, że po prostu śniły mi się moje wiersze. Ja je wymyślałam podczas snu i gdybym ich nie zapisała, to bym je zapomniała. To ja wiem, ja to znam, bo ja często coś piszę we śnie, potem wstaję i to szybko przepisuję z głowy. Dokładnie. I naprawdę sen to nie jest na zawsze. Sny są krótkie i sen nie może być na zawsze. Nie wiem, dlaczego mamy inne sny. Bo mamy doskonałą, wspaniałą wyobraźnię. Skoro wiemy już, co może spowodować brak snu, to co możemy zrobić, by poprawić jakość tego snu? Co zrobić, by nam się lepiej spało? No, Hania wyrywa się do odpowiedzi. Książka. Poczytać książkę przed snem. Nie spać głodnym. O, to na pewno. Na pewno, bo to, że to musi być lekka kolacja, bo jak brzuszek jest zbyt pełny, to też nie jest zbyt dobrze dla snu. Najlepiej zjeść w okolicach godziny 18 i zaleca się również, by po tej godzinie raczej już nie pić. A dlaczego, Hania? Jak myślisz? Żeby nie pójść do ubikacji znowu. W nocy, tak? Żeby nie biegać co chwilę do toalety. Znowu. Bo potem zapominasz ten sen. Ale naprawdę... Albo się wybudzasz i już nie możesz zasnąć. No dobra. Jak coś z poranku. Co jeszcze? Nie należy siedzieć zbyt długo na komórce czy laptopie wieczorem. A dlaczego? Należy unikać komórki, laptopów, iPodów, czy tam, co tam jeszcze macie? Bo przed snem należy unikać niebieskiego światła wydzielanego przez takie sprzęty, jak laptop, jak komórka. O, no wiem ty! Bo to niebieskie światło zaburza wydzielanie melatoniny. Co? Melatonina. To taki hormon snu, czyli takie coś w naszym ciele, co mówi, że nocą idziemy spać, a za dnia jesteśmy aktywni. A czasami ta melatonina za dnia mówi, idziemy spać, zwłaszcza wyczerpanym rodzicom. Oj tak. Jakieś jeszcze porady, jak przygotować się do snu? Ja nie lubię, jak jest ciepło w moim pokoju, jak idę spać. I potem, jak jest za gorąco, to mogą ci się śnić właśnie koszmary, tak? Ja też nie lubię, jak jest za gorąco. Ponoć idealna temperatura to 18 stopni i dobrze wywietrzony pokój. Ciężko się śpi, jak są upały. Bo sen i pora spania dla każdej żywej istoty na tej planecie jest bardzo, ale to bardzo indywidualna. Niektórym wystarczy 5 godzin snu na dobę, inni lubią zasypiać późno, późno wstawać. To są tak zwane sowy. Są też poranne ptaszki. Czyli ja wcześnie zasypiam i wcześnie wstaję. Zwierzęta też są niesamowite, wiecie? Jeśli chodzi o sen. Haniu, ty to na pewno wiesz. A jak długo śpi lew? 20 godzin. 20 godzin. Ale mają bardzo czujny sen. A czy zwierzęta w ogóle mają sen? Myślę, że tak. Widziałem psy, jak śpią. Ruszają łapami, jakby biegały. Jakby biegały. Dokładnie, jakby kogoś łapały. A koty? Myślę, że każde zwierzę ma sen. I koty też mają czujny sen. Tak samo jak mama. Oj tak. Nie. Tylko, że ja nie śpię 20 godzin na dobę, ale rzeczywiście mam sen czujny. Są też takie zwierzęta, jak na przykład psy albo kruki, albo też sowy, które nie zasypiają tak na maksa. Tylko jedna półkula ich mózgu się im wyłącza, aby odpocząć. Gdyby taki ptak zasnął całkowicie, to groziłoby mu to śmiercią. Byłby łatwym łupem i siedząc na gałęzi taki rozluźniony, po prostu spadłby na ziemię. Śmieszny to widok, jak pies czy kot śpi z jednym okiem otwartym. Niby śpi, ale jak machasz przed oczyma, to brak reakcji, a one sobie drzemią.
Jak byłem młodszy i chodziłem do szkoły, to była bardzo przydatna umiejętność, takie spanie na lekcji z otwartym okiem. Ale tego nie polecamy. Spania na lekcjach, Hania, tak? Bo w szkole trzeba się uczyć, a nie spać na lekcjach. A jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o śnie zwierząt, polecamy książeczkę pod tytułem Jak zwierzęta śpią. Napisał ją Jiří Dvorak. Szczegóły zostawiamy pod opisem odcinka. Okej, kończymy naszą pogawędkę i dziękujemy Wam serdecznie za wszystkie lajki, za wszystkie subskrypcje i polecenia. Jest nam bardzo, bardzo miło, że nas słuchacie. Bardzo. A teraz serdecznie zapraszamy na opowiadanie pod tytułem Labirynt. Nigdy nie zbaczała ze swojej drogi, gdy szła do szkoły. To jednak była sytuacja wyjątkowa. Młoda kocia mama poprosiła ją o pomoc w znalezieniu jej niesfornego, najstarszego synka. Nie mogła odmówić. To chyba normalne, prawda? A kocia mama, mając inne kocięta, nie potrafiła upilnować tego najbardziej niesfornego. Gdzieś poszedł i przepadł. A był jeszcze zbyt mały, by dać sobie radę na tym świecie. Jak to się mówi, jeszcze miał pod noskiem mleko. Cóż było robić? Dziewczynka ruszyła na poszukiwanie. Dotarła do żelaznej bramy prowadzącej do ogrodu. Rozglądała się za kociakiem i w pewnym momencie zobaczyła kępkę rudego futra na krzaczku. Podeszła. Kotka nie było, a droga wiodła przez labirynt z fantazyjnie przyciętych krzewów. Śmiało ruszyła naprzód. Szeroka alejka zwężała się coraz bardziej, aż przejście zrobiło się tak wąskie, że musiała przeciskać się bokiem. Napierała całym ciałem. Wszystko po to, aby za chwilę upaść na lodową podłogę. Wstała i zobaczyła, iż otaczają ją lodowe ściany. Odwróciła się w stronę krzaków, przez które się przeciskała. Nie było ich, tylko lodowy tunel. Na podłodze ujrzała ślady kocich pazurków. Widać, poszukiwany malec musiał tędy przechodzić. Zaczęła iść po tropie. Zrobiła wiele zakrętów i nawet nie zorientowała się, że sufit znacznie się podwyższył. A kiedy to spostrzegła, to zobaczyła, iż po suficie w jej stronę do góry nogami idzie jakaś postać. Jak można chodzić po suficie w taki sposób, jakby to była podłoga? Tego naszego bohaterka nie rozumiała. Szła naprzód, przyglądając się postaci idącej w jej stronę. Gdy znalazły się nad sobą, ze zdziwieniem rozpoznała, kim jest ta dziwna osoba łażąca po suficie. To była ona sama. Uśmiechnęła się i tamta odpowiedziała jej tym samym. A potem pomachały do siebie i poszły przed siebie. To znaczy, każda z nich poszła przed siebie. Obejrzała się jeszcze, ale sufitowa ona zniknęła za zakrętem tunelu. Mając wciąż głowę odwróconą, zrobiła kolejny krok i poczuła, że pod jej stopą lekko zachrząścił piasek. Spojrzała na swe stopy i zobaczyła, że wokół niej znajdują się ściany z unoszących się niezliczonych ilości ziarenek piasku, jak gdyby zawieszonych w powietrzu. Dawały miły cień, podczas gdy przez malutkie prześwity w ścianie widziała, iż cała kraina jest pustynna i bardzo, ale to bardzo nasłoneczniona. A na piaskowej podłodze zobaczyła ślady idącego tędy wcześniej małego kotka. Ruszyła naprzód, ponownie pokonując niezliczone kilometry piaszczystego labiryntu. A gdy skręciła za kolejnym rogiem, wpadła do głębokiej wody. Odruchowo złapała tyle powietrza, ile to tylko było możliwe. Bardzo szybko zaczęła poruszać rękami i nogami. Najchętniej popłynęłaby w kierunku powierzchni, ale nie miała pojęcia, w którą to jest stronę. I gdy już zaczynało brakować jej powietrza, mocno odbiła się nogami i wypadła z wodnej ściany na taką samą podłogę. To był labirynt z wody. W tunelu zaś znajdowało się powietrze i mogła oglądać nieprzebrane ilości podmorskich stworzeń, dużych i małych, jakby ściany były wysokiej klasy monitorami. I szła po śladach kotka, pozostawionych na wodnej podłodze. Musiała jednak bardzo się w nie wpatrywać, by je zobaczyć. I gdy tak szła, nagle zobaczyła wielki, czerwony słup. Zdziwiona spojrzała w górę.
To była olbrzymia noga. Nie mogła iść dalej, gdyż drogę zastąpiło jej olbrzymie stworzenie. Czerwony słoń bojowy? Naprawdę? Zaczynała żałować, że zamiast iść prosto do szkoły, postanowiła pomóc młodej kotce znaleźć jej maleństwo. Kociaki takie już są, że chodzą swoimi drogami, a ten, którego szukała, na pewno już wrócił do swojej rodziny. A ona stała naprzeciw bojowego słonia. Z dołu widziała błysk złotego zęba, uśmiechającego się do niej jeźdźca. Czy on myślał, że nie dopuści do dalszej podróży? Nic z tego. Rozejrzała się i ze zdziwieniem spostrzegła, że to nie jest już wodny tunel, a jakiś taki kamienny. Skręciła w wąskie, skaliste przejście. Szła mijając kamienne ściany koloru czerwonego. W większości. Światło słoneczne, sączące się z góry, nadawało tym skalistym ścianom tak różne odcienie tej czerwieni, iż wydawało się, że to jedwabna materia. Co pewien czas upewniała się jednak, że to lita skała, lekko ją muskając palcami. Chwilami jednak miała wrażenie, że skała jest bardzo miękka i delikatna. Naciskając jednak ją, okazywało się, że jest twarda jak kamień. Za każdym razem, gdy dochodziła do rozwidlenia dróg, skręcała w prawo. Przestała nawet liczyć, ile razy odbiła w prawo. Nie zauważyła również, gdy nadszedł zmierzch. Dopiero, gdy zrobiło się zupełnie ciemno, ujrzała wysoko w górze czarne niebo rozświetlone małymi złocistymi punktami. To były gwiazdy z rozlicznych układów słonecznych. A później usłyszała coś jakby dziesiątki biegnących, wilczych łap. Przyspieszyła kroku. W pewnym momencie zrobiło się całkowicie ciemno. Spojrzała w górę i nie zobaczyła nic. Zrozumiała, iż znajduje się w jakimś tunelu. Nie zatrzymała się. Dłonią prawej ręki cały czas dotykała gładkiej skały. Szła i nagle poczuła, że kamienna ściana się kończy, a zaczyna iglasty las. Cofnęła się, aż jej plecy oparły się o skałę. Przycupnęła. Zastygła w bezruchu. Uspokoiła oddech. Przymknęła oczy i zaczęła nadsłuchiwać. Poczuła lekki przeciąg. Delikatny wiatr na policzku. Zapach żywicy. Otaczała ją cisza. Las spał. Powoli otworzyła powieki. Coś się jednak nie zgadzało. Przed chwilą wyszła z tunelu do lasu. A teraz, w świetle wschodzącego dnia, opierała się o ceglany mur w zaułku jakiegoś miasta. Spojrzała w górę. To był wysoki, czteropiętrowy budynek. Przeniosła wzrok na ziemię. Zobaczyła, że kuca na bruku. Wstała i ruszyła w stronę ulicy. Przystanęła na samym rogu, zanim wyszła na przestronną aleję XIX-wiecznego miasta. Naprzeciwko miejsca, gdzie stała, znajdował się sklep. Przed nim zaś stał olbrzymi wóz zaprzężony w dwa wielkie, silne konie, maści czarnej, o grzywach długich, gęstych i fantazyjnie zaplecionych. Potrząsały łbami, podczas gdy ludzie szybko wyładowywali towar z wozu. Woźnica w tym czasie głaskał oba konie po chrapach. Po chwili dziewczynka zrozumiała, że karmi je kawałkami jabłka. Poczuła się nieco dziwnie. Tyle już dziś przeżyła, a nie odczuwała głodu, ani też zmęczenia. Nie wiedziała też, jak długo trwała jej wyprawa, a przecież powinna to wszystko odespać i umyć się. Spojrzała na swoje czyste, wypielęgnowane dłonie i piękne, długie palce głaszczące małego, rudego kotka. Nie rozumiała, co się dzieje. Wówczas przypomniała sobie, że ktoś jej kiedyś powiedział, że pewność realności świata, w którym się aktualnie znajdujemy, uzyska wówczas, gdy uszczypnie się. Jeśli poczuje coś jakby ukłucie, to znaczy, że to wszystko dzieje się naprawdę. Wiedziała, że tą radę podarował jej ktoś bardzo ważny, ale to było jakby w innym świecie. Trzymając śpiącego kotka na lewym przedramieniu, palcami prawej dłoni uszczypnęła się w ramię. Nic nie poczuła. Zrozumiała, że to sen. Teraz wystarczyło już tylko się obudzić. A później czekała ją poranna toaleta, śniadanie i do szkoły. Ojej, dzisiaj mam sprawdzian z matematyki, pomyślała zasypiając we śnie, a jednocześnie budząc się we własnym łóżku. Sen jednak odleciał i zapomniała o małym, rudym kotku, którego tak usilnie szukała w krainie snu.
I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Jeśli chcesz, by Dzieciandia dotarła do innych, to daj łapkę w górę. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nowej audycji, to koniecznie zasubskrybuj podcast, na przykład na YouTube'owym kanale. A samą Dzieciandię możesz posłuchać całkowicie za darmo na każdej popularnej platformie podcastowej. Wystarczy dostęp do Speakera, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Czy też po prostu do Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. I koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Tak, Hania? No, tak! Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com, czyli dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Koniec!